Dzień dobry, Odeta Moro, Onet Rano Wiem. Witam was bardzo gorąco i na początek taki delikatny rachunek sumienia. Zadam wam pytanie, możecie oczywiście odpowiedzieć sobie. Z jakich najczęściej usług korzystacie w formie elektronicznej? Czy zastanawialiście się nad tym? No właśnie, na szczęście są badania i jeżeli jesteście taką grupą, która tak jak ja, korzysta z bankowości, z profilu zaufanego, czyli z tak naprawdę załatwiania spraw urzędowych, to jest nas aż 67%. Potem robimy zakupy, kupujemy odzież, elektronikę, to nie jest zaskakujące, ale ta bankowość jest na pierwszym miejscu z tymi sprawami urzędowymi, które załatwiamy elektronicznie. Uważam, że to jest dość zaskakujące, ale to też pokazuje, że jednak bank mamy zawsze przy sobie w urządzeniu mobilnym. Ze mną mój gość Halina Karpińska, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. Proszę powiedzieć, 67% to jest bardzo dobry wynik, bo to pewnie się zmienia. Pani zna rynek i obserwuje. Czy będzie nas za chwilę jeszcze więcej? Myślę, że to jest bardzo dobry wynik i myślę, że zdecydowanie będzie nas więcej. Ja może wrócę nawet krok wstecz. Populacja na Ziemi przekroczyła 8 miliardów, 6 miliardów 300 osób posiada telefony, więc mówimy po prostu o tak gigantycznych liczbach, że tutaj nie ma odwrotu i to będzie się rozwijało w bardzo, bardzo dynamiczny sposób. I myślę, że też to, co zdecydowanie widzimy, to klienci mają swoje ulubione funkcje, te, które, z których korzystają na co dzień i to jest ewidentne. I to czyli jest, to jest ta taka baza. Wygoda? Dokładnie. To jest nasza wygoda, tak? To jest nasza wygoda i myślę też, że banki się świetnie tutaj wpisały w tę wygodę, w to, żeby wspierać klienta w życiu codziennym, stąd też właśnie te usługi administracji, tak, które można by pomyśleć, że to nie są tylko bankowe. No tak, bo one bankowe, są w usługach bankowych. A jednak tak, w tej aplikacji bankowej się znajduje i coraz więcej takich usług jest właśnie dlatego, że klienci w bankowości są w aplikacji. A jaki to jest rynek, proszę powiedzieć? Czy to klient tutaj w tej chwili mówi, czego potrzebuje, co mu przeszkadza, czego mu brakuje. Czy to banki dyktują to, jak powinna się ta cyfrowość, ta bankowość elektroniczna zmieniać? Myślę, że jedno i drugie. Z jednej strony oczywiście banki mają szereg, cały wachlarz usług, produktów, z którymi chcą do klienta dotrzeć tam, gdzie klient jest, a klient jest w tej chwili w aplikacji mobilnej, bo to jest najczęstszy kanał interakcji, ale też banki słuchają klientów. My na przykład w Banku Millennium mamy własne laboratorium, gdzie z klientami rozmawiamy, gdzie usługi testujemy, żeby właśnie też zrozumieć, jakie są potrzeby klienta, żeby na ten świat czyli finansowy... każda usługa zanim jest wprowadzona, tak, ona jest testowana? Tak, tak. Czasami właśnie ja śmieję się z moimi ludźmi, że my mamy naprawdę świetną pracę, tak jak czasami na filmach się obserwuje. Jest laboratorium, jest rozmowa z klientami, jest projekt, są makiety, na tych makietach się dyskutuje, się warsztatuje. Bardzo często banki są z tym zupełnie niepowiązane, bo o bankach myśli się jak stricto instytucji finansowej, a my jesteśmy też tak jakby bardzo mocno osadzeni w tej części wirtualnej, a żeby część wirtualna dobrze działała, no to tam musi być nie tylko technologia, ale tam musi też być to muszą być projektanci, a projektanci to jest psychologia. To jest, no tak, bo to musi być intuicyjne. Dokładnie, wszystkie. Dokładnie, więc to też wiemy, jak wyglądają usługi, gdzie zaprojektowane przez osobę, która jednak tej psychologii nie zna, nie rozumie, jak my jako ludzie funkcjonujemy. Więc moim zdaniem to jest cały fascynujący obszar, gdzie my z klientami współtworzymy wiele rozwiązań. Ale przypuszczam, bo to ciekawe, o czym pani mówi, to aż trochę mi się chciało wejść do takiego laboratorium i zobaczyć, jak to wygląda, bo tam przypuszczam, część usług wchodzi, część usług tak, nie wchodzi w życie, bo się okazuje, tak, że na przykład w jakiś tam sposób się nie sprawdzają, ale to wy musicie być trochę takie dwa kroki przed tym, co my tutaj na co dzień mamy, tak? Tak jest. Jesteście w przyszłości? Trochę tak. Ja myślę, że też to jest bardzo ciekawe właśnie, jak pracują firmy, które są innowatorami, bo bardzo często to jest to, że słucha się klienta, ale żeby zrobić innowację, to trzeba właśnie pójść krok dalej. Klienci bardzo często nie wiedzą dokładnie, czego chcą. Te duże firmy... Ciężko im to opisać i nazwać, ciężko im opisać, nawet nie są w stanie sobie wyobrazić pewnych rzeczy, jakie można zrobić i czego mogą potrzebować. Więc znowu to jest ta praca projektanta,
projektantów i praca osób, które budują aplikacje, żeby rozumieć, gdzie na poziomie deklaratywnym klient coś mówi, ale gdzie coś my musimy podkręcić, coś zmienić, żeby też te innowacje wprowadzać i wtedy klienci mówią, wow, no to dla nas jest to wtedy największa satysfakcja, jeżeli to wszystko jesteśmy w stanie połączyć i zbudować taką usługę, która potem też ma skalę, no bo to też jest istotne, że my w aplikacji chcemy mieć takie usługi, z których korzysta dużo osób, bo to wtedy to jedno jest dla nas satysfakcja, ale też wiadomo, że sama aplikacja, która ma dużo funkcji, które trzeba utrzymać, to musi działać 24/7, to jest też koszt, to jest też... A proszę powiedzieć, jak my wyglądamy, mówię my, w sensie Polska, na tle Europy i świata, bo ja mam takie poczucie, czasami jadąc gdzieś za granicę, że my jesteśmy naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o możliwości. Czy rzeczywiście tak jest, czy to jest tylko moje wrażenie? Rzeczywiście tak jest. Myślę, że polskie banki bardzo wcześnie zaczęły przygodę z bankowością, wcześniej internetową, później mobilną. A to rynek? To my klienci wymogliśmy? Jak to było? Myślę, że po prostu rynek był gotowy, bo to coś jest ważne w innowacjach, to, że właśnie bardzo często innowacje się pojawiają, ale jak to nie jest ten timing, ten czas, to one mija czasami kilkanaście, kilkadziesiąt lat i to samo jest dostarczane klientom i dopiero wtedy jest ten czas, więc myślę, że to był taki moment, gdzie była duża grupa osób, klientów, użytkowników w Polsce, którzy już byli gotowi na te nowinki i stąd ta popularność rosła, więc to była na pewno kwestia tego naszego społeczeństwa, gotowości. No i też wtedy, jak wchodzimy już w to, no to wiadomo, że klient cały czas się pracuje, cały czas się dostarcza czegoś nowego i dzięki temu ten postęp był dużo szybszy niż w innych krajach, bo faktycznie i pod kątem funkcjonalności, i pod kątem używalności. Myślę, że tutaj jako Polska nie mamy się czego wstydzić. Zastanawiam się, co nam przyszłość przyniesie, bo przypuszczam, że pani wie, ale nie wiem, czy pani może powiedzieć, czy to są tajemnice. Nie wszystkich sekretów nie mogę zdradzić. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że cały czas to będzie przyszłość nastawiona na klienta. To będzie na pewno też duże skupienie na kliencie, na jego indywidualnych potrzebach, czyli personalizacja. Bo to jest jednak coś, czego wszyscy oczekujemy. Myślę, że każdy z nas ma takie wrażenie, jak gdzieś wchodzi i jest coś do niego super niedopasowane, to zastanawia się, o rany, dlaczego ja tutaj dostaję taki baner albo jaki takiego. Był klucz? Dokładnie, co tu się wydarzyło. Więc myślę, że to już zaczyna być nawet coś, czego klienci bardzo oczekują i właśnie gorzej postrzegają, jak usługa czy komunikacja jest niedopasowana do nich. Więc to będzie takie kluczowe, a żeby zrobić dobrze personalizację, też w takiej branży, jaką są finanse, no to trzeba na pewno dużo różnych takich nowych technologii stosować, żeby to faktycznie na koniec... A tak mnie kusi zapytać o sztuczną inteligencję. I o takie możliwości, które podobno do tego się przyzwyczajamy i Polacy mają bardzo dobre nastawienie, chociaż jeszcze nic o tym nie wiemy. Czy ta nowoczesność naprawdę będzie zaskakująca, czy bardziej przerażająca? Gdzie tu pojawia się bezpieczeństwo? Ja myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że dużo takich słów modnych się pojawia, a potem jak zaczyna się wchodzić w szczegóły, to odkrywa się, że czasami to znaczy co innego niż nam się wydawało, albo każdy ma zupełnie inne rozumienie tego. Więc moim zdaniem zdecydowanie są to technologie przyszłości, ale zawsze gdzieś tam też jest człowiek, który to projektuje i który ma właśnie to dostosować do naszych użytkowników. No bo znowu trzeba pamiętać o tym, że ma się różne segmenty użytkowników i w zależności od tego, jak ten segment, jakie ma potrzeby, jak korzysta z danego urządzenia czy z danej aplikacji, do niego dostosować też, w jakim zakresie chcemy stosować te nowe technologii, bo znowu też to, co jest istotne, technologie, my na przykład nigdy nie rozwijamy technologii dla technologii. Technologia jest dla człowieka, technologia ma służyć człowiekowi, czyli raczej no tak, nie idziemy... No tak, powinna jeszcze nieść za sobą jakieś korzyści, dla obu stron. Dokładnie tak, więc samo to, że samo takie wdrożenie, że mamy nową technologię i my ją wdrożymy, a w zasadzie nic z tego nie wynika dla naszych klientów, to raczej nie jest to taka ścieżka, którą my chcemy podążać. No dobrze, a jak my patrzymy na korzyści, to proszę powiedzieć, czeka na nas ich mnóstwo w tej niedalekiej przyszłości? Myślę, że tak. No myślę, że też właśnie dzięki tym usługom powinno nam być łatwiej żyć, tak? Ja tak sobie obserwując właśnie klientów, samą siebie też widzę, my jesteśmy bombardowani z każdej strony informacjami i wiadomo, że też musimy się w tym jakoś nauczyć żyć i wyciągać to, co dla nas jest istotne, więc wszystkie tego typu usługi, które są pomyślane dla nas, podpowiadają nam mądrze, myślę, że są bardzo fajne, bo jesteśmy w stanie szybciej i dobrą informację
informacje dostać, czyli nie musimy sami dokonywać tego filtrowania tych wszystkich informacji, tylko dostajemy rzetelną dla nas informację z dobrego źródła. Też proszę pamiętać, że na przykład w aplikacji klienci są chwile, więc to też jest ten moment, kiedy my możemy właśnie coś podpowiedzieć, a z kolei tego klienci bardzo oczekują. Oni mówią, że my oczekujemy, że nam podpowiecie co. Mm-hmm. Ja nie chcę czytać o tym wszystkim, ja nie chcę sprawdzać. Ja chcę, krótki komunikat dokładnie, chcę wiedzieć od razu, o co chodzi. Tak, dokładnie tak. Więc tak jakby myślę, że tutaj na pewno to jest ten kierunek istotny, żeby klientów wspierać w ich codzienności i mądrze im pomagać. A proszę powiedzieć, czy w tej waszej branży można rozmawiać w ogóle o trendach? Czy... Rynek też pokazuje modę? Myślę, że tak. Wystarczy spojrzeć na interfejsy aplikacji i wtedy od razu widać, że też w pewnym stopniu one zaczynają się do siebie upodabniać, a znowu to jest związane z tym, że jak to kiedyś powiedział Nielsen, czyli taki guru projektowania, pamiętaj projektancie, że twoi klienci 90% czasu są na innych stronach, więc oni jak do ciebie przychodzą, to oni już mają coś w głowie, oni mają już jakieś oczekiwania, więc ty pamiętaj o tym, żeby też projektować to zgodnie właśnie z tymi trendami, zgodnie z tym, co standardami, bo wtedy klient łatwiej i szybciej się w tym odnajdzie, więc będzie zadowolony, bo to znowu jest tak jakby to, jak my funkcjonujemy. Jak jesteśmy zadowoleni, to jesteśmy bardziej otwarci, kreatywni, więc znowu nasza satysfakcja jest większa. Także, no tak, to cały czas musi być ta zwrotna w jedną i drugą stronę. Jeszcze muszę wrócić do bezpieczeństwa, bo wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, kiedy poczucie bezpieczeństwa, które jest zachwiane z wiadomych względów, czy to zdrowotnych, czy to bezpieczeństwa, patrząc na wschód, mówi się dużo o różnych atakach hakerskich, o tym, że jednak trzeba cały czas uważać w kontekście tych naszych danych, danych wrażliwych, danych w różnych urządzeniach elektronicznych. Czy tutaj też cały czas są podejmowane jakieś kroki, które sprawiają, że żyjemy w coraz bezpiecznej rzeczywistości tej elektronicznej? To znaczy, myślę, że ze względu na ten trend, o którym na początku rozmawiałyśmy, że wszystko jednak przenosi się do kanałów cyfrowych, to oczywiste jest też to, że te zagrożenia cyberataków, one są, będą, bo tak jakby tam jest społeczeństwo, tam są ludzie, więc tam jest też biznes, więc wydaje mi się, że to jest naturalna rzecz. Banki i w ogóle sektor bankowy od samego początku, od momentu, kiedy zaoferował klientom bankowość internetową, bardzo mocno stawiał na edukację. My jako banki czujemy, że jesteśmy instytucja zaufania publicznego i dla nas to zawsze jest balans pomiędzy tym, że oferujemy i bezpieczeństwo jest kluczowe. Mm-hmm. Bo tak jakby mówi się, masz to jak w banku, tak? No więc tak. Jakby tutaj absolutnie się pod tym podpisujemy i bardzo dużo robimy różnego rodzaju akcji i kampanii. Chociażby ostatnio nawet w Banku Millennium uruchomiliśmy taką akcję Sprawdzam, gdzie mamy quizy, gdzie mamy krótkie ankiety, gdzie klient może sprawdzić się właśnie, Czy gdzieś popełnia błąd, tak? Czy dał się nabrać? Teraz też myślę, że to, co jest też dobre, to widzę, że te działania takie, które kiedyś już swego czasu były przez banki prowadzone na dużą skalę, teraz też są podchwycone przez inne media. I ja też bardzo często słyszę, że o tym bezpieczeństwie się mówi. Klientom tłumaczy się, na co zwracać uwagę, gdzie nie klikać, jakie ataki są w danym momencie, które się wydarzają w danym momencie. Więc wydaje mi się, że tutaj jest zdecydowanie duży postęp i to jest bardzo ważne, bo też my, obsługując każdego klienta, bardzo nam zależy na tym, żeby on też to bezpieczeństwo czuł i żeby korzystał bezpiecznie z tych narzędzi. Spał spokojnie, jak to się dokładnie mówi. Dokładnie, więc tutaj to jest... A proszę powiedzieć, czy te wasze działania, to, że rzeczywiście klient ma taką trochę książkę z karki wniosków, gdzie może powiedzieć, czego potrzebuje, co mu pasuje, może trochę ponarzekać, ale może też trochę pokazać kierunek rozwoju. Czy to wszystko jakoś zostało docenione, jest doceniane? Czujecie to? Tak, ja myślę, że przede wszystkim to zawsze najbardziej nas cieszy to, że klienci z nas korzystają z aplikacji coraz więcej i więcej. To jest taka pierwsza oznaka docenienia, że okej, to co robimy, to ma sens. Też oczywiście zwracamy uwagę na to, na różnego rodzaju rankingi, czy na różnego rodzaju rankingi, gdzie widzimy, pojawiamy się zazwyczaj na tych pierwszych trzech pozycjach. I tutaj jest dla nas to istotny też komunikat, że właśnie niezależnie od tego, jaka firma
robi porównanie banków, to zawsze w tej top trójce jesteśmy. To jest takie pokazanie stabilności tych procesów, to jest takie pokazanie, że my projektujemy i robimy te rzeczy, chcemy robić je dobrze właśnie dla klientów, a wtedy też będzie to docenione właśnie przez różne zewnętrzne organizacje. Ja wiem, że jeden z tygodników, dokładnie Newsweek, też docenił wasze działania. Tak. Tutaj to faktycznie było dla nas też ogromna radość, bo tutaj wygraliśmy w kategorii kanałów zdalnych i też tym bardziej, tym większa to była radość, że w tych wszystkich podkategoriach wygraliśmy, ale faktycznie mieliśmy sporo takich rzeczy, które w ostatnim roku poprawialiśmy w naszych procesach, żeby one były naprawdę perfekcyjne i żeby klient miał to poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu przy zakładaniu właśnie kont. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Halina Karpińska, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. No macie to jak w banku tutaj, no po prostu. Miłego dnia wam życzę. Bądźcie bezpieczni. Dziękuję. Dziękuję.